podczas gdy jesteśmy w przededniu rozpoczęcia weekendu ze sprintem na torze Imola we Włoszech, podczas gdy Carlos Sainz przedłuża swój kontrakt z Ferrari do 2024 roku, my rozpoczynamy zmagania w F1 2021 w Lidze u Żółwia, licząc, że ostatnia aktualizacja, która miała miejsce wczoraj, przyniosła faktyczną poprawę w grze online. Na taką poprawę liczą dzisiaj Jakub Press oraz Camacho i witamy Was bardzo serdecznie z tego pięknie ulokowanego toru w Austrii, nieopodal miasta Spielberg, na którym wirtualnie, ale co prawda mamy około 20 kierowców. Jednak trzeba zaznaczyć, że z tego oficjalnego składu stawiło nam się dzisiaj bodajże ich 16, no a na szczęście te brakujące miejsca zupełnili nam rezerwowi. Miejmy nadzieję, że dzisiaj ilość pójdzie w jakość 20 kierowców, jak wspomniałeś. Tutaj już widzę, że niektórzy wybrali opony medium na rozpoczęcie kwalifikacji. Myślę, że nie powinniśmy być tym zaskoczeni. Stosunkowo mała różnica w tempie między oponami C5 a C4, bowiem takie mieszczanki są były przygotowane już w poprzednim roku na Grand Prix Austrii, a za chwilę powinienem powiedzieć, że Manni ukończy nam okrążenie, ale to jest po części prawda, ponieważ okrążenie ukończył, ale jego czas nie pojawi się na tablicy wyników, ponieważ w trzecim sektorze gdzieś tam zakręt ściął, ale za to FIP 2 w Williamsie, czy to jest Williams, 1.5.1 na medach. Myślę, że czas 1.5 to jest dużo poniżej tego, czego powinniśmy się spodziewać. Ja osobiście liczę, że kierowcy będą w stanie schodzić poniżej minuty 0.4, chociażby dlatego, że mamy Zinta oraz Iguany. Zobaczymy, co nam dzisiaj tutaj pokażą właśnie ci kierowcy, czy może również ktoś inny nas zaskoczy. Do tego grona kierowców, którzy wykręcili jakieś kierowcy, trzeba to zaznaczyć, Żółw nam się wycofuje i rozbija swój samochód. Już się przenoszę. Tak, rozbija swoją Alpinę w ostatnim zakręcie toru w Spielbergu. No i w tych dramatycznych okolicznościach dla administratora ligi Borix wygrywa nam najszybsze okrążenie o 10, ledwie robiąc szybsze kółko niż FIP 2. Robi to na większych oponach. No tak już może dokończę czytanie reszty kierowców, którzy te czasy zrobili, bo tutaj Żółw nieco mi tą wypowiedź przerwał. Na trzecim miejscu mamy Setiego, chyba tak żeby mieć ten nick, jeśli ten kierowca mnie słyszy, albo może ktoś wie, jak się czyta tego zawodnika, może mnie poprawić. Który teraz jest na czwartym miejscu, a jednak nawet na drugim, bo teraz się poprawia, skakuje nam na drugie miejsce. Dlatego, bo na pierwszym mamy Leo Ferrari, 30 szybciej od Setiego na medach, warto zaznaczyć. No i na trzecim miejscu póki co Iguana na softach. Już mamy bardzo małą różnicę w okolicach pozycji 5-4-3. Zbija się również Jacob, czyli czy to jest... Co tam się stało? Nie, to jest rozbity bolid, tak jest. Zaraz tam będzie przyjeżdżał Borix. A to jest Williams, chciałem powiedzieć, że obie Alpiny poza kwalifikacjami, ale nie. Jacob jest z Williamsa, Borix na piąte miejsce. Nie, jest piąty, nie było tutaj poprawy czasu, minimalnie wolniej od swojego personal besta. Mówić małe różnice, to jest bardzo kojarzone z torem Spielbergu, z Grand Prix Austrii. W wyścigu powinniśmy widzieć ciągnący się w nieskończoność pociąg DRS-u, co powinno nam przysporzyć emocje. Zresztą ogólnie myślę, na wyścigi, gdzie ten pociąg DRS występuje, zwykle narzekać nie możemy, chyba że ten pociąg DRS występuje w takiej okoliczności, że po prostu nie da się wyprzedzać. No ale na takich torach jak Monza czy Spielberg, tych miejsc do wyprzedzania jest naprawdę sporo i też przede wszystkim są proste, na których kierowcy mogą się napędzić, skorzystać z tunelu aerodynamicznego, no i oczywiście również DRS-u w dzisiejszych czasach i to wyprzedzenie wyprowadzić. W międzyczasie Iguana poprawia swojego kolegę zespołowego o ledwie 28 tysięcznych, więc póki co dwa Ferrari na czele. Ja osobiście jestem z tego bardzo zadowolony. Tak, znajome widoki z tegorocznego sezonu, zobaczymy jak długo to potrwa, ale patrząc na to, że Ferrari nie jest ponoć w swojej najlepszej możliwej formie jak dotąd, to raczej Ferrari w tym sezonie może być tym, kim Mercedes był przez poprzednie 7 z 8 lat, no bo w zeszłym sezonie nie zapominajmy, że Red Bull w końcu dorównał niemieckiemu hegemonowi i wśród kierowców nawet Max Verstappen zdołał zdetronizować Lewisa Hamiltona. W międzyczasie na trzecie miejsce z nich to są opony pośrednie, a więc 0,2 straty do duetu Ferrari. Duetu, w którym znajduje się Leo. Leo, z którym były pewne wątpliwości, czy ma jechać. Ostatecznie do startu dopuszczony i na razie robi całkiem dobre wrażenie, ale ja dalej liczę, że kierowcy na razie tylko się rozgrzewali i będą w stanie spokojnie zejść poniżej minuty 4.
kto wie, być może nawet będą to okolice minuty 03.5. Liczę, że nasi zawodnicy są w stanie takie czasy wykręcić. No to może Mr. Alex, może nie aż tak szybko, ale jest poprawa o 0,2 wykonania kierowcy Red Bulla. Zwróć uwagę, że kierowcy jakoś tak nie za bardzo chcą dbać o te opony, przynajmniej na razie. Wiele okrążeń mamy wykręconych. Mr. Alex na przykład, to już jest jego trzecie okrążenie na tym komplecie, nie zostanie jednak ukończone, ponieważ zawodnik Red Bulla ostatni zakręt postanowił ściąć. I zamiast, kto wie, być może nawet na drugiej albo na pierwszej pozycji się zameldować, pozostaje na czwartym miejscu. Jest też, trzeba pamiętać, że wizę u żółwia nie oczekujemy jakiegoś wielkiego profesjonalizmu. Oczywiście oczekujemy tutaj dobrego ścigania, to znaczy kierowcy mają się szanować. Nie znaczy to, że te kierowcy jadą po to, żeby się porozbijać. Jednak co mam dokładnie na myśli, już tłumaczę. Jednak jest to bardziej, myślę, liga skierowana do kierowców, którzy nie mieli okazji wcześniej jeździć w ligach, bądź robili to rzadko. Lub też po prostu na jakimś serio niskim poziomie, w jakichś takich bardzo małych ligach, których może nie sięgają jakoś wysoko, jeśli chodzi o tą popularność. I właśnie to będzie to dobre miejsce, żeby oni się nauczyli ścigać między sobą, czy właśnie chociażby wykręcać równe kółka w kwalifikacjach i też w okazji ich nie ścinać. A tor w Spielbergu jest takim dosyć trudnym torem, jeśli chodzi o ten początek sezonu, żeby kierowcy właśnie poczuli te potencjalne wyzwanie, które do nich nadchodzi w tym sezonie. Włoska dominacja póki co. Grimuniasty o ponad 0,2 pobija Iguanę. Iguana wyjeżdża w tej chwili na kolejnym komplecie biegi opon. Powiem ci, że moim zdaniem tor w Austrii jest jednym z najlepszych do nauki, ponieważ tor nie wybacza błędów i każdy delikatne odchylenie od idealnej linii toru jazdy, oczywiście jeżeli nie korzystamy z żadnych asyst, to jest powód do kombinowania, dlatego myślę, że mimo wszystko tor w Spielbergu to jest dobry tor na rozpoczęcie sezonu, zresztą tak samo stwierdziło poniekąd z przymusu FIA 2 lata temu, w 2020 roku, a i też powinniśmy oglądać sporo manewrów wyprzedzania, ale ten parę zakrętów to naprawdę jedno tylko bardzo mocne dohamowanie, oczywiście mowa o zakręcie numer 3, które w MotoGP nie będzie tak mocno, tak troszeczkę off topic. MotoGP będzie szykana przed zakrętem numer 3 w Formule 1, ponieważ po wypadku sprzed 2 lat, bądź zeszłorocznym, dokładnie nie pamiętam, ale bodaj był to wypadek sprzed 2 lat, w którym Valentino Rossi o mały włos nie został zabity, tak to trzeba nazwać. Teraz Grimuniasty chyba próbował sobie wyrobić dystans na kolejne okrążenie? Nie, ostatecznie ten kierowca Alfa Romeo zjeżdża. Tak, szukając kolejnych kierowców, no to chyba wypadałoby się zatrzymać na chwilę przy Iguanie ten kierowca. No nie, jednak dobrego czasu nie ma, a tymczasem Dormati Cox 2137, piękna cyfra, piękna liczba, przepraszam, już zbliżył się bardzo mocno do granicy minuty 04. Oddaję ci głos. Bardzo mile widziane zamiany pozycji, szczególnie jeśli chodzi o tą pozycję wirtualnego lidera. Małe różnice w różnych częściach stawki, może i ta pierwsza piątka jest obecnie zmieszczona w ponad połowę sekundy. No ale jednak, chociażby Iguana z Leo, tutaj te różnice są naprawdę małe. No ale lepiej myślę spojrzeć tutaj na plecy, ten środek stawki, co jest myślę obecne w większości lig, jest bardzo zbity. To właśnie jest tym, czego myślę oczekujemy od dobrego ścigania. Przez wiele lat obserwowaliśmy to chociażby w realnej Formule 1, gdzie to zwykle z przodu Mercedes sam rozgrywał wyścigi, albo niestety Ferrari tutaj nie mogło jakoś sprawić większego kłopotu na większości torów, oczywiście poza pewnymi wyjątkami, jak chociażby Malezja w 15 roku, czy Singapur w 19, i jeszcze parę innych przykładów, kiedy polscy kierowcy mieli okazję triumfować. No ale taki wyścigów jednak się parę uzbierało. Jeśli chodzi o jakieś pytania, które mogły się pojawić, tutaj chcę powiedzieć tylko, że czat dzisiaj obsługuje właśnie Kuba, który tutaj w busce komentatorskiej ze mną się znajduje. Jeśli chodzi o miejsca dostępne w lidze, no to obecnie miejsca mamy zapełnione, rezerwowych też jest całkiem sporo. Wydaje mi się, że jeszcze na rezerwę można się zapisać, no ale jeśli ktoś właśnie by chciał się skusić na rywalizację w lidze u żółwia, to myślę, że powinien czekać do następnego sezonu.
No, chyba że koniecznie chce się spróbować w rezerwie, to też może być ciekawe doświadczenie. Zobaczymy. Leo w międzyczasie nam się obraca na wyjściu z jedynki. Mamy się na trzecie miejsce, Semix na czwarte miejsce, na medach. Od razu ci powiem, że ja niestety czatu nie mogę obsługiwać, ponieważ mój telefon, póki co zastępczy telefon przed kupnem właściwego, nie jest w stanie wytrzymać przeciążeń, nie jest w stanie utrzymać Twitcha, także ja niestety nie będę obsługiwał czatu. I Semix z tego czasu może już nie poprawić, on na tych medach, uważam, może zostać do końca kwalifikacji, ale zobaczymy, bo tutaj chyba daje to, ten czas Semixa daje największą nadzieję na to, że zobaczymy czas poniżej minuty 0,4. Ale myślę, że Grimuniasty, Dorma, Tikox są jeszcze w stanie się na tyle poprawić. Także Leo teraz tylko 1/10 za kierowcą Alfa Tauri, a zawodnikiem Alfa Romeo też w ogóle tylko 4000. Więcej się tutaj robiło na torze. To również. Tutaj dobrze powiedziałeś o swojej absencji, jeśli chodzi o czytanie czatu. Tutaj już oczywiście ja mam podgląd na streama. Więc jeśli mielibyście jakieś pytanie, możecie tutaj śmiało zadawać. No a my tutaj będziemy obserwować te ostatnie 5 minut kwalifikacji do pierwszej rundy Ligi Użółwia. Dużo kierowców w boksie, stąd właśnie ta cisza na torze. No i następne próby tutaj robią krążek, chociaż nie. Już mi się wydawało, że Seti jeździ na sobie krążek na starych softach. Ale na swoim okrążeniu pomiarowym jest Jelit, który w Astonie Martinie znajduje się nam obecnie na 11 miejscu. Gdzieś mam żółtą flagę w pierwszym sektorze, na szczęście już nas zniknęła. Mister Alex, wykluczenie sesji na blokowanie alei serwisowej. Przenieśmy się tutaj do Mister Alexa i chyba musiał się obrócić tutaj na wyjeździe z jedynki. To jest właśnie ten kierowca, który nam wywołał przed chwilą żółtą flagę. No i myślę, dosyć absurdalna kara, jeśli kierowca popełnił błąd. A był to błąd, przepraszam, że ci przerwę, ale już od razu to powiem, bo byłem akurat na Mister Alexie skupiony i obrócił się faktycznie w jedynce. Niestety za blisko boksów się obrócił i skończyło się tak, jak się to skończyło, także niby jedne bugi naprawione, ale innych, o których pewnie studio wie, że istnieją, nie mają zamiaru się nawet za nie zabrać. Szkoda. No na tym myślę wszyscy ubolewamy. W międzyczasie Jelit tam się wbija na szóstą pozycję. Jest to obecnie drugi kierowca na oponach średnich w naszej wirtualnej klasyfikacji. Warto zwrócić uwagę na to, że mamy bardzo małą różnicę w pierwszej, właściwie nawet szóstej. Może tutaj wykluczając Jelita przez 7 sekund straty do Sebixa, który przypomnijmy również jest na średnich oponach, mamy tutaj różnicę niecałych 0,2 do Dormati Coxa. Wow, jest to naprawdę mile widziane. Ci powiem, że ja bym to rozszerzył nawet do siódemki, bo Iguana traci te 30, ale to jest tylko 0,06 do Jelita i niecałe 0,5 do Sebixa, a 8 FIP, no to już są jednak ponad 0,2 straty, to jest dużo, a ja wierzę, że Iguana jest w stanie się poprawić na tyle, że zaraz tam tutaj skoczy na pierwsze miejsce, no chyba że za momencik nam zetnie któryś z zakrętów w ostatnim sektorze i nie będzie mógł w ogóle wykręcić czasu, ale tak nie jest. A więc Iguana, kierowca Ferrari, który rozpoczął te kwalifikacje z wysokiego C, w tym momencie rozpoczyna swoje okrążenie kwalifikacyjne, być może ostatnie szansy. Jeżeli tak, no to się nie poprawi, ale wierzę, że w tym momencie kierowca Ferrari rozpocznie oszczędzanie baterii i jeszcze jedną próbę poprawy swojego rezultatu podejmie. Patrzymy dalej, kto tutaj nam jedzie. A Toni Olejniczak chyba przed chwilą ukończył okrążenie, jest na pozycji numer 12, a na 8 miejsce skakuje nam kierowca Hasa Daniel. Może pojedziemy z Leo, ten kierowca pierwszy zakręt przetrwał. Jak to wygląda po pierwszym sektorze? Jest strata 0,06, ale to jeszcze niewiele wskazuje, ponieważ najważniejszy na tym torze jest sektor numer 2 i przede wszystkim ostatnie dwa bardzo szybkie prawe zakręty. Zobaczymy, ma otwarty DRS, kierowca Ferrari zbliża nam już do zakrętu numer 4. Gdzieś tutaj za chwilę będzie nam się kończyła linia pomiaru drugiego sektora. Gdzieś tutaj po piątym zakręcie nam się powinno pojawić, właściwie szóstym, w którym obecnie się znajdujemy. Tutaj specyficzny ślepy na początku łuk. Tutaj całkiem nieźle przejechany przez kierowcę Ferrari, jednak cały czas jedzie nieco wolniej od swojej poprzedniej próby, 300 dokładnie tutaj traci. Następny kierowca wykluczony z sesji jest to Maniu i to chyba przez ten sam powód, którego nie mamy już Alexa w sesji. Szeroko w przedostatnim zakręcie na szczęście zmieścił się w limit aktoru, no ale niestety stracił tutaj, jeśli chodzi o tempo tego okrążenia i nie poprawia się, przejechał do okrążenia o 46 tysięcy wolnych.
Chciałem się przyłączyć na internet, to zrobiłem, ale niestety kierowca McLarena okrążenie ma nieunieważnione. Co do menu, on się obrócił w innym miejscu, ale mam wrażenie, że to było też za blisko toru, a gra bardzo szybko wyłapuje te dyskwalifikacje. Powiedziałbym wręcz, że nienaturalnie szybko i to będzie kolejny błąd, który trzeba będzie poprawić, a Daniel wycofuje się już w rejestr serwisowej. Iguana póki co mnie osobiście troszkę rozczarowuje, cały czas 7 miejsce i tu nie ma poprawy po drugim sektorze. Także albo wyczaruje coś trzecim, w co wątpię, albo na tym 7 miejscu pozostanie. Jeszcze błąd tutaj w ostatnim sektorze, więc raczej poprawy się spodziewać nie powinniśmy. Dormaticox tutaj także nie będzie poprawy, ale Leo, proszę bardzo, 2/10 poprawy po drugim sektorze, a więc próbuję jeszcze wycisnąć coś z tych softów. To jest ostatnie okrążenie, Ers jest już prawie na wyczerpaniu, to jest mniej niż 10% teraz, troszeczkę zyskałem na hamowaniu, ale będzie mniej niż 10 na wejściu. Zakończenie okrążenia, niestety czas nie zostanie poprawiony, ponieważ Leo w ostatnim zakręcie swoją próbę unieważnił. No a miałby pole position, przejechał mi to 4/1000, jeśli dobrze widziałem, więc szkoda, że tutaj nie wyszedł ten czas kierowcy Ferrari, no ale zobaczymy, być może to związkuje tutaj naprawdę stać się tą walkę w wyścigu, jeśli kierowcy tutaj za Dormaticoxa są w stanie przebić czas kierowcy Alfa Tauri. Dormaticox właśnie jest na swoim okrążeniu pomiarowym, więc zobaczymy, czy będzie w stanie się poprawić. Wydaje mi się, że chyba jeśli nie, to szybciej wpadnie nam Sebix. Sebix zjeżdża do boksu, więc zostaniemy z Dormaticoxem. Wpadnie na metę, ale jednak nie, bo padł nam na bandę. Nie! Proszę bardzo, jednak tutaj zdołał wyhamować swój samochód i uniknął tutaj uderzenia z bandą. Zobaczymy tutaj, którego z kierowcy Ferrari. Jest to Iguana, ale on tutaj niestety swojego okrążenia już nie jedzie. Widzimy tutaj, jedzie slalomem i właśnie pokaza z co najwyżej 7 uzyskaną pozycją w tych kwalifikacjach. Końcówka kwalifikacji, już ostatnie 2 minuty. Jelit i Grimonasty jeszcze się poprawiają. Jelit jest poprawa po drugim sektorze, ale niestety ten czas jest unieważniony ze względu na przedostatni zakręt. Jeszcze Grimonasty i wpada na metal, to też jest niestety unieważnione okrążenie, a więc znamy układ na starcie. Grimonasty przed poniżej 1.04, czego chciałem, ale niestety tego wyniku na tablicy wyników nie ujrzymy. Dormaticox, Grimuniasty i Leo, dominacja włoska, jeżeli chodzi o te kwalifikacje. 3 włoskie zespoły ustają się na pierwszych 3 czołowych miejscach, dopiero 4 miejsce z Linta. Tutaj powiem ci, że jestem lekko rozczarowany formą kierowcy McLarena. No zobaczymy, czy traktuje tą ligę tak troszkę rekreacyjnie, żeby się troszeczkę rozejść może przed innymi zawodami, i zobaczymy. Podziewałem się, że od niego naprawdę zobaczymy dobry czas, ale to może tylko nam predyktować dobry wyścig. Sebix, 5 pozycja na oponach medium, temu kierowcy trzeba będzie się przyjrzeć. Następnie Jelit, Iguana, Daniel i Gerald Drivi zamykają nam czołową 10. Dokładnie, a więc tutaj odpowiadając na nawet rozmowę tutaj, która pojawiła nam się na czacie. Nie, wszyscy kierowcy jeżdżą na kierownicy, nie jest to żadne wymagane tutaj rzecz, żeby jeździć w naszej lidze, ale może najpierw czytajmy wyniki. Dormaticox 1.04.052, prawie 1/10 przewagi nad Grimuniastym, druga linia to Leo oraz Zint. W trzeciej linii mamy Sebix z Jelitem, no i czwartą linię uzupełnia nam Iguana i Danie, a 1/10 zamyka nam Geralt z Rivi oraz Kamys. W 2/10 otwierają nam FIP2 z Zupsonem bądź Żupsonem. Pytanie tylko, jak się to będzie czytało, jeżeli ten kierowca stanie kiedykolwiek na podium, na pewno go o to zapytamy. Dalej Seti z Olejniczakiem, Borik z Dorbibojem, Żółw z Jakobem i Alex z Menu, ale ta ostatnia dwójka kierowców to są kierowcy zdyskwalifikowani prawdopodobnie przez ułomność gry, no bo tak to niestety trzeba nazwać. Zresztą a propos tej ułomności gry, tego wykluczania sesji za rzekome blokowanie wyjazdu z alei serwisowej, powiem ci, Kuba, że ja się jeszcze nie spotkałem z czymś takim na tej grze. A ty? Nie spotkałem się osobiście również, natomiast w poprzedniczce, również w Austrii, była sytuacja, że jeden z moich głównych rywali w lidze obrócił się też w okolicach wjazdu do alei serwisowej po wykręceniu czasu dającego mu pole position i również został zdyskwalifikowany. Potem w wyścigu miał ogromnego pecha, wyścigu ostatecznie nie ukończył, więc ten błąd jest, myślę, powszechnie znany, a Code Masters dalej nie jest w stanie tego błędu
zaplombować, czy po prostu naprawić, zaplombować, w sensie załatać dokładnie tak jak uszkodzonego zęba, tak samo uszkodzona jest ta gra, niestety musimy się z nią, musimy z nią walczyć, musimy albo nie musimy, kto chce ten walczy. Mam nadzieję, że nie ma miejsca inny bug, ponieważ czytałem na czacie Elsa, że ponoć niektórzy kierowcy po kwalifikacjach otrzymują strzowe dziesiątki, oczywiście świeże opony na start. No to taki bug miły dla tych kierowców, ale zarazem wywracający nam kompletnie takie podejście do samych kwalifikacji. Myślę, że część kierowców właśnie specjalnie chce się kwalifikować na pozycji numer 11 czy 12, gdyby właśnie zakwalifikować się tuż za pierwszą dziesiątką i na tych pierwszych krążeniach od razu tych kierowców na tych starych oponach wyprzedzić, kiedy my możemy wybrać sobie dowolne opony na start i właśnie tą świeżość opon, jak i robi przewagę strategii, wybierając większe opony na późniejszy etap wyścigu, wykorzystać. Jeśli właśnie chodzi o założenie odwrotnej strategii, no to zdecydował się na nią FIP na pozycji numer 11, Seti na 13 miejscu, Orbi z Żółwiem na pozycjach 16 oraz 17. No i ostatni dwaj kierowcy, którzy dostali tą dziwną dyskwalifikację, czyli Mr. Alex z Maniu. Reszta kierowców to są opony miękkie, nie licząc oczywiście Sebiksa z Jelitem na pozycjach 5 oraz 6, którzy w kwalifikacjach wykręcili swoje najlepsze czasy na oponach średnich. Miejmy nadzieję, że to nie są świeże opony, że gra nam tutaj nie zrobiła psikusa, bo patrząc na opony Jelita, powiem ci, że ten połysk jest dosyć duży, ale no dobrze, miejmy nadzieję, że to są faktycznie te kilkookrążeniowe opony i tutaj gra aż tak wielkiego psikusa nam nie zrobiła, więc myślę, że jeżeli faktycznie pojawiłby się taki bug, to już dawno mielibyśmy informację o tym, że należy zrestartować sesję. Mówiłem o tym, że trzeba zwrócić uwagę na Sebiksa Jelita, również na Mistera Alexa. Ten kierowca był wysoko w kwalifikacjach przed dyskwalifikacją, także w tym momencie kierowcy na pozycjach numer 19 i 20, Mister Alex oraz Menu zajmują pozycję i czekamy na rozpoczęcie wyścigu o Grand Prix Austrii. Runda numer 1, 3, 4, 5, więc proszę Państwa, zaczynamy! Ruszyli kierowcy, dobry start do Matty Coxa. Myślę, że spokojnie ta pozycja pierwsza zostanie utrzymana. Dużo większe problemy będzie miał Leo i wyprzedzony tutaj przez Dinta do pierwszego zakrętu. Kierowcy jadąc sam w kątko, ale chyba Zint utrzyma prowadzenie. Niestety Kamy z wielkimi problemami, już kierowca Aston Martina Jakob się przebija, jest pozycja numer 15, tutaj problemy Alexa, został z tyłu stawki Menu, także świetnie, jest pozycja numer 17, co tam z przodu, a z przodu Grimoniasty kontra Normaticox, tutaj będzie walka do zakrętu numer 4, czy kierowcy jadą koło w koło, czy tutaj dojdzie do jakiejś zamiany pozycji, dochodzi, ale na pozycji numer 3, Zin to też się skakuje przed Leo, a Grimoniasty na razie musi zadowolić się pozycją numer 2, Semix tymczasem, spadek aż o dwie pozycje, jest siódmy, a ruszał z pozycji numer 5. Orbi Boy już z kontaktem i to w dodatku drugim, który wydarzył nam się w tym momencie. Chyba nieco zamknięty przez jednego z kierowców środków stawki. Jeszcze w trzecim zakręcie został on tutaj dosyć niegrzecznie podcięty przez jednego z kierowców. Przez to stał się nawet na moment duchem. Uj, tutaj również bliskie bardzo spotkania kierowców, tym razem przez ostatnie zakręcie, ale to Zupson wjeżdżający do boksu na wymianę przedniego skrzydła. I to jest jeden z dwóch kierowców, którzy nam się melduje w boksie po pierwszym okrążeniu. Drugim z nich jest Żółw, więc duet Alpin, znany nam z platformy YouTube, dosyć słabo. Zin tutaj od zewnętrznej atakuje nam Grimoniastego w trzecim zakręcie. Tak mówiłem, że Zin totalnie nie pokazał swojego potencjału kwalifikacji taki teraz. Jest przed Grimoniastem, Grimoniastem w zasadzie się nie broni, chociaż z drugiej strony Zin ma spalony już 40% Elsu, także tutaj... będzie za chwilę potrzeba oszczędzenia tej baterii. To tam się z tyłu dzieje. Sebiks tam powoli chyba wraca do żywych. A co się stało z Jelitem? Przecież ten kierowca był na piątej pozycji, a w tym momencie zamyka nam dziesiątkę. Duża posterowność. Jest uszkodzenie chyba, tak? To musi być uszkodzenie. Jeszcze tutaj dosyć... takim niebezpiecznym jest znalazł się nam Jakob. Oj! Wypchnięty teraz przez Maniu, jakby kompletnie niezainteresowany ten kierowca Macarena. Wypycha nam Jelita. Od swoich problemów, Daniel nam się obraca. Daniel w przedostatnim zakręcie, a Zint, proszę bardzo, już tylko 60 za Dormaticoxem z rekordowym okrążeniem wyścigu, ale ma tylko 30% Elsu i Daniel się w ogóle wycofuje, czy to jest na torze i mamy wirtualną neutralizację, oby to się nie przerodziło w normalną, ponieważ w Austrii
w Austrii emocje i tak czy siak będą, nawet jeżeli tor nie wyjedzie samochód bezpieczeństwa ze względu na pociąg DRS, o którym wspominałem w kwalifikacjach. Stoi na to, że ten Haas, mam nadzieję, że nie było tak mocne uderzenie jak w przypadku Mika Schumachera w Arabii Saudyjskiej. Na szczęście nie mamy już bolidu Haasa jeszcze na tej osłonie ze sponsoringiem Uralkali, oczywiście na osłonie F1 2022, oficjalnie zresztą dzisiaj zapowiedzianej. Tego malowania już nie oświadczymy, ale jeżeli chodzi o tą zapowiedź najnowszej odsłony, jak ty się czujesz? Dostajesz takiego przysłowowego liścia, że nie będzie rewolucji, tylko ponownie ewolucja? Zobaczymy, czy to będzie ewolucja, ale no zakładajmy, że będzie. Wiesz co, patrząc po screenach, można wywnioskować, że niestety mamy do czynienia z tym samym silnikiem. Miejmy nadzieję, że on tylko wygląda podobnie, bo jakby nie patrzeć, chociażby różnice między F1 2010, 11, 12, 13, tak przedstawiam w podstawie 4 lat, te gry, jeśli chodzi o te gry, które sąsiadowały ze sobą, nie miały wcale jakichś ogromnych różnic graficznych, no ale teraz zobaczmy, Zint tutaj musiał się bronić przed gry, bo ja z tym jest słaby. Nie, ależ to był dive-bomb, przepraszam, że ci przerwałem, ale no tutaj... To mogło dojść do stand dantejski. Grand Rivi no cudem ominął Iguana i skorzystał z tego Sebik. Co to tam się z tyłu dzieje? Jacob traci na pozycję, musiał chyba wypaść z toru w trzecim zakręcie z przodu, za to VIP. Tutaj bardzo z Geraltem z Rivi próbował wykorzystać ten błąd Geralta, jednak obronił się nam kierowca Haasa. Tam jeszcze Kamis z Jacobem. Jacob tutaj nieco wypchnięty na zewnętrzną, traci swoją pozycję. Seti również traci pozycję na rzecz Antoniego Olejniczaka, który jest na większych oponach, chociaż Antoni ma bardzo duże tutaj problemy z internetem, przynajmniej tak to wyglądało z mojej perspektywy. To bardziej jest problem z wydajnością komputera, bo to wyglądało jak screen freeze. Chyba są delikatne problemy u kierowcy Alfa Romeo. Będzie problem ze złapaniem się w DRS, a z przodu, bo zaraz to stracimy, Iguana spada ze Sybixa. Te miękkie, przepraszam, pośrednie opony oddają w bolidzie Red Bulla. No, w końcu zawodnicy wokół niego startują na zużytych softach. Oni niedługo będą musieli wizytować, że laser serwisowej obrócił nam się niestety Real. Jest te fantastyczne kwalifikacje póki co. Trzeba o nich zapomnieć, trzeba się skupić na tym, aby wrócić do dobrej formy, do dobrej dyspozycji w wyścigu Jelin. 1.6.6 to jest kierowca, który był w alei serwisowej. Niestety tam były uszkodzenia. Zobacz, na dive'u wykonał Sebixa w czwartym zakręcie, przestrzeliwuje te hamowanie. No na szczęście Iguana tutaj zobaczył kierowcę Red Bulla, zostawił mu miejsce i wykonał tutaj przysłowiowego switchbacka. Schował się za kierowcę Red Bulla, napędził się, no i wrócił na swoją czwartą pozycję. Dobrze, że ma tej oczy dookoła głowy kierowca Ferrari. Tuż na Sebixem jechał Geralt z Rivi, teraz tego dystansu nieco stracił na skutek jego przestrzelenia w wykonaniu Sebixa. No ale zobaczymy, może będzie w stanie się tutaj w mierze tej walki, której przecież jeden z kierowców jeździ na oponach średnich. Oczywiście to, że jeden z kierowców jeździ również na miękkich oponach, też jest prawdziwe. No ale może nie w tym kontekście, jeśli chodzi o Geralta z Rivi. Traci teraz pozycję Iguana. No bo może Sebix wybrzył go przed zakrętem numer 1. Iguana kapitalnie wykorzystał tę sprawę i wraca przed zawodnika Red Bulla, przed zakrętem numer 3. No to jest... Woda na błędna czołowej trójki, ponieważ Sebix mam wrażenie, że w tym momencie by zyskiwał dystans, a ty zwróć uwagę, że zaczęło się robić bardzo ciemno, że tak na przestrzeni jednego, może półtora okrążenia z pięknej, słonecznej pogody zrobiło nam się bardzo pochmurno. Być może to oznacza też, że Jacob już od razu z karą na 18 pozycji jeździ ten kierowca, więc no, ma sporo roboty przed sobą, jeśli chce w ogóle zahaczyć o punkty, ale chyba pora pchnienie się do czołowej trójki. Tam Zint już tylko 3,5 dychy przed Dormati Coxem. I przy tym wszystkim, powiem ci, przestaje mnie dziwić, że nie wszyscy kierowcy drugiej dziesiątki założyli opony typu medium, ponieważ sądzili, że na softach będą w stanie dojechać do... Aha, Iguana opuścił sesję gry. No to wyglądało przedziwnie. Nie zdziwię się, że i to był nie. Jest to problemy z internetem, a to jest po prostu... Antoni Olejniczak. Jego damper Olejniczak nam się niestety wycofuje. Mamy krople deszczu. Wycofanie blisko toru, a więc kierowcy, którzy dołożyli softy na start, no dormi, bo on się obraca. Sebix walczy z Fipem, Geraltem z Rivi. Co tam się wydarzyło? Bo
Pip nagle był czwarty, co tam, jakie tam duże przestrzenie było, wińska go i naprowadzę, to dzieje się to niemiara, a zaraz jeszcze dojdzie do tego bardzo śliska nawierzchnia, pytanie, czy kierowcy będą zmuszeni bardzo szybko założyć opony typu intermediate. Myślę, że tak, bo zobacz, że te problemy mogły właśnie wystąpić w wyniku niedostosowania się do warunków. No bardzo ciekawy wyścig nam się szykuje jako ten pierwszy w liceum Żółwia. Traci pozycję, a nie, przepraszam, to jest potrzebowany. Mister Alex tutaj jest bardzo blisko Borixa. W ogóle te różnice wcale nie są duże między kierowcami. Mamy tylko takie pojedyncze rozdzielenia między wagonami, takie właściwie większe przerwy. Ale generalnie ten pociąg idzie całkiem takim równym tempem. Mniej lub bardziej szalony w tym wyścigu, jakkolwiek tutaj nie nawiązując do piosenki z jego Osborna. Dormati Cox tutaj będzie atakował od zewnętrznej do trzeciego zakrętu, nawet tutaj nie musi obierać zewnętrznej, bo zdążył się zmieścić przed Zintem i Zint obraca nam Dormati Coxa. Przestrzeliwuje te hamowanie w trzecim zakręcie i tutaj ewidentnie popchnął nam kierowca Alfa Tauri. Mogło to mieć naprawdę kluczowy wpływ na skutek utraty tej przyczepności. To co, Sebix na trzecie miejsce? Oczywiście, że nie, bo mamy mamy pełną neutralizację. Rozbija nam się Jakob w zakręcie numer 10. I tym samym wszyscy kierowcy za momencik powinni zjechać nam na opony typu intermediate. Chociaż ja ci powiem, że ten tor tak w takim tempie moknie, że dwa okrążenia to może być za mało, aby tutaj się rozpadało. I te intery mogą nie przetrzymać, ale zjeżdża z nim, zjeżdża gdy mu niasty chyba, jednak wszyscy kierowcy decydują się tutaj na intermediate, a kto wie, być może to będzie jak w Malenii 2009, czyli taki delikatny deszczyk, po czym Luniek absolutnie z tego nieba otworzy się wręcz nieba, chociaż Semik zostaje. Proszę bardzo, a więc ryzykuje. No Zint intermediaty, no tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, co zrobi Grimuniasty, również intermediaty. Zint skakuje na prowadzenie, czyli odzyskuje. Dormatic tutaj dużo stracił, on wyjedzie nawet za Grimuniasty, a przecież wyprzedził Zinta na DRS-ie. Zostaje Iguana, zostaje Boris i ten bot Iguany powinien być dla nas wyznacznikiem, że to nie są jeszcze stricte warunki pod intermediaty, no tyle, że za dwa, za trzy okrążenia, kiedy zjedzie samochód bezpieczeństwa, te warunki będą dużo bardziej przejściowe i wtedy opony z delikatnym wjeżdżnikiem powinny chyba być lepsze, chociaż z drugiej strony, no zobaczymy, to jest loteria, bo ten deszcz nie pada intensywnie i naprawdę trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ja myślę, że mimo wszystko Boris i Semix mogą tutaj sporo zyskać. I również Żółw, zobacz, że kierowca na 13 pozycji również nie założył opony typu intermediate. Dokładnie tak. No i myślę, że to jest taka bardziej realistyczna zmiana. W poprzednich edycjach jakoś tego często nie obserwowaliśmy. Ale właśnie, nawet nie wiem, czy trochę nie za często zdarza się taka sytuacja w ligach ostatnio, że ten deszcz spada, ale jest to jednak taki delikatny deszczyk, który powoduje, że te opony typu slick wcale nie są złe, ba, są wiele lepsze od tutaj opon z wierzchnikiem. Mister Alex tam się wycofuje, robi to na skutek wycofania się, uderzył swoim samochodem tutaj na wyjściu z zakrętu numer 8, tutaj będziemy widzieć chyba samochód Red Bulla, tak zgadza się, widać tu już porozbijane, że właściwie porozrzucane części tutaj austriackiego zespołu. Borix zakłada nam opony intermediate, więc jeden z tych kierowców czołowej busy nam się wysypał. No a jeśli chodzi o taki inny punkt, który by nam powodował, czy właśnie dało nam pewność, że to jest ten odpowiedni moment na zjazd na opony przeznaczone na deszczowe warunki, no to zwykle jest informacja o włączeniu DRS-u. To się sprawdza za każdym razem. Ona się pojawia bardzo krótko po tym, kiedy Delta już właściwie powinna pokazywać, że te właśnie opony z zielonym bądź niebieskim paseczkiem, chociaż to już mówimy o serio bardzo agresywnych wadach, powinny nam być szybsze od miękkich, średnich czy twardych opon. Powinniśmy mieć restart na tym okrążeniu, bowiem Jelit raczej dojedzie nam tutaj do tego kolorowego korowodu, do tego peletonu i tak jest. Bert Mailander wyłącza w swoim czerwonym Mercedesie, przepraszam, wyłącza światła. Boris mimo wszystko zjechał, a ten tor
ty mówisz, że to nie jest do końca realistyczne, ja się z tobą nie zgodzę. Były właśnie takie to jest misje, realistyczne. Gdzie... A, to przepraszam, to musiałem nie usłyszeć słowa. Grand Prix Niemiec 2018. Inny wyścig. Grand Prix Węgier 2011. Tam tak padało, nie padało. Ostatecznie lepiej było zostać na oponach suchych. Inny wyścig może jeszcze, chociaż tak na szybko mogę mieć pewien problem z przypomnieniem, zwłaszcza, że za chwilę będziemy mieli restart. Sebix ma tutaj drobną korzyść, ponieważ za nim będzie bot Iguany. Kierowca Ferrari nadal nie powrócił. Zjeżdża Dormatico. Czyżby to były sliki? Za chwilę zobaczymy. A Sebix, proszę zobaczyć. To jest sekunda przewagi nad botem Iguany. A Zin, za chwilę zobaczymy, czy będzie w ogóle w stanie wyprzedzić nam Iguanę. Zin, ty... Dajcie. Nie ma przyczepności jeszcze chyba na tych intermediatach tak dobrych, jaka dalej jest na slickach. Już prawie 2 sekundy straty, no ale tutaj pomógł mi nieco ten bot Iguany. No a zaraz będziemy obserwować, ale myślę, że nawet nie trzeba tutaj wielkiego dystansu do porównania, że intermediaty są zdecydowanie wolniejsze. Proszę zobaczyć, w samym trzecim zakręcie Zin stracił prawie sekundę do Sebixa. Jest to ogromna ilość czasu. Dziękuję tutaj przy okazji KXL-mu. Nie wiem, czy dobrze czytam ten nick. Przepraszam, jeśli źle. Ale dziękuję tutaj za informację, jeśli chodzi o głośność. Tutaj Żółw nam wyprzedza Maniu i to jest następny dowód na to, że miękkie opony są zdecydowanie lepsze. Szkoda Iguany, bo naprawdę mógłby na tym wiele skorzystać, mimo tego, że to jest bot, który ma chyba poziom ustawiony na 50-60%, nie pamiętam jaki jest standardowo ustawiony, to daje radę tutaj jechać na czwartym miejscu. Żółw już znajduje się na pozycji 7, FIP bez przyczepności w ostatnim zakręcie, a bot Iguany zjeżdża nam do boksu. Przy okazji w tym czasie Żółw przebija nam się na pozycję numer 4. Borix może sobie pluć w brodę, że nie został na tych slickach. Żółw będzie wielkim beneficjentem tego, że został na tych oponach typu soft, ale te opony niedługo się skończą. Zobaczymy, czy wytrzyma na nich do, myślę, formalności, a więc zmiany na opony przejściowe. Chociaż ja mam wrażenie, że to może być tak jak w poprzedniczkach. Nie spotkałem się z tym na tej edycji, ale w kilku poprzednich osobach była taka sytuacja, że jak były lekkie opady deszczu, nie trzeba było zjechać na intermediaty. Na snikach minimalnie, ale było się szybszym i teraz Żółw wyprzedza Grimunia z tego. A Zint już 8,8 straty do Sebixa. Chyba wrócił nam Iguana, bowiem mamy... Tak jest, Iguana wrócił i teraz widzi, że niestety, ale jego bot zjechał dalej z serwisowej po opony pośrednie. Zobaczymy, czy będzie w stanie odrabiać kierowca Ferrari, a Żółw już jest przed Zintem. Myślę, że przed Zintem Żółw nie zdąży wyjechać, chociaż zobaczymy, ile ten deszcz będzie w takiej formie jeszcze padał. Zjeżdża Setti, być może powrót na Sniki, zjeżdża również Żubson. Ale wracając do mojej myśli, może Żółw nie zdąży odjechać na tyle z Intomi, aby mieć wolny pit stop. Ale poziom zużycia opon będzie olbrzymi, bo te intermediaty za chwilę nie będą się nadawały do niczego. Dokładnie tak. Nie wiem, czy dobrze widziałem, chyba mieliśmy informację od dyrektora wyścigu, że DRS jest wyłączony. Jest włączony. A, jest włączony, to przepraszam bardzo. Faktycznie, przepraszam, ale zobacz, że Geralt ma DRS. No właśnie, obserwuję tą walkę. Geralt teraz wyprzedza Grimunia z tego bez większych problemów. No ale tym mocno blokuje swoje opony na to hamowanie do czwórki. Grimun jasno zbliża się do niego błyskawicznie, no ale nie ma miejsca, gdzie się tak wciskać. Tutaj bardzo odpowiedzialnie powstrzymuje się od potencjalnego wyprzedzenia. Tutaj jeszcze przywołam wypowiedź Lolka i Bolka, o której nieco zapomniałem. Walka na 95% poziomie 95% przy inteligencji na klawiaturze tej ma sens. Myślę, że ma. Tutaj, tak jak mówiłem, nie jest to liga profesjonalistów, półprofesjonalistów nawet i może ćwierć profesjonalistów. Oczywiście nie wykluczam tutaj wszystkich kierowców z tego grona, bo oczywiście mamy takich pojedynczych kierowców bardziej już zapoznanych z ligami i możemy im dodać choćby miano ćwierć profesjonalisty, ale myślę, że spokojnie mógłbyś choćby spróbować na rezerwie. No, ale tak jak już przywołowałem, tych miejsc na rezerwie mamy już i tak dużo. Pojawiają się krople na torze, krople stojące, charakterystyczne dla tej gry, mówiące nam, że zostały mniej więcej 2-3 okrążenia przed
oczywiście o takich warunkach. 2-3 okrążenia przed obowiązkiem zmiany opony na intermediata, by nie tracić czasu. Tebix już 16,8 przewagi nad Zintem. W tym momencie jeszcze wolnego pit stopu nie ma, ale gdy będą przekraczali prostą start metę, gdy Tebix rozpocznie 15 okrążenie, z pewnością kierowca Red Bulla będzie miał już około 19 sekund przewagi, co oznacza wolny pit stop, a więc pozostanie na oponach typu medium, może się okazać game changerem, już się okazuje game changerem. Zint zaczyna powoli łapać tempo, nie traci dużego dystansu do żółwia, co oznacza, że troszeczkę pospieszyłem się tezą, że kierowca Alpine zdoła odjechać na wolny pit stop od zawodnika McLarena, ale i tak duży awans żółwia, ponieważ on rozpoczynał okres po neutralizacji poza pierwszą dziesiątką, a w tym momencie wirtualnie on jest na pozycji numer 9, nawet powiedział, albo 8, bo 8-9 w tych granicach. A więc tak widać, rozbicie samochodów w kwalifikacjach, czy choćby nawet słaby start do wyścigu, nie znaczy o tym, że nasz wyścig jest skończony. Żółw obecnie jedzie drugim, nie daje tutaj świetny popis tego, że doświadczenie, czy choćby przemyślenie warunków, właściwie przewidzenie ich może, tak, i po prostu skuteczne analizowanie tego, co się dzieje wokół niego, jest w stanie po prostu nam dać dobry wynik. Zobaczymy, czy to dowiedzie. Jeszcze ponad połowę wyścigu przed nami. Będziemy mogli mówić o półmetku dopiero za 2 okrążenia, więc jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu samego ścigania mamy do obejrzenia. W międzyczasie tej Manu nam się przebija już na pozycję 11, więc te świeże średnie opony i tak wychodzą lepiej od intermediatów, no ale tak jak mówiłeś, że ta różnica nie jest taka duża i faktycznie nie wydaje się być taka. Tutaj mam właśnie dobre porównanie z bardziej na tyłach stawki. Przenieśmy się na chwilę tutaj na pozycję numer 987, bo Kamysz wciska się Leo. Iguana wcześniej wyprzedzał obu kierowców i wykorzystał świetnie tę sytuację, bo teraz może spokojnie od nich odjechać. Pamiętajmy, Iguana pojechał tutaj, właśnie jedzie cały czas na panach średnich, a jego rywale na interach i widać, jaką przewagę sobie właśnie wypracował w tym krótkim czasie. Blokuje tutaj Leo Kamysza, próbuje szukać miejsca kierowca Stona Martina, traci przyczepność na wyjściu, kontroluje swój samochód. Prawie się tutaj zrównuje z kierowcą Ferrari, ale jednak to wyjście zaważyło na tym, że nie może dopaść tutaj kierowcy Ferrari. Jesteśmy w momencie, w którym Sebix i Żółw powinien rozważyć zjazd po intermediaty. Sebix zostaje, co zrobi Żółw? Również zostaje. Ja tylko na szybko sprawdzę w dyrektorze wyścigu, jak wyglądał międzyczas Zintam po drugim sektorze. Jeszcze delikatnie wolny. Coraz mniej, bo to już jest tylko jedna sekunda. Tak, jedna sekunda wolny. On zbił o połowę dystans, różnicę dzielącą go od Żółwia na poprzednim okrążeniu. Teraz delikatnie mniejsza strata, ale te warunki to już jest tor pod intermediaty. Tutaj Sebix i Żółw muszą reagować jak najszybciej. A co się stało z Żółwiem? On się chyba obrócił tam delikatnie, może nie obrócił, ale musiał szukać przyczepności. Duże problemy teraz kierowcy Alpine, a więc to już jest jasna informacja. Trzeba zjechać po opony typu intermediate. Więc trzech kierowców, Dormati Cox, Orbi oraz Żółw problemami, z czego co ciekawe Dormati Cox przyczyni się do duetu z Alpiny na oponach typu Intermediate. Tutaj mamy następnych kierowców, Manu, Boric, oj! Bo to może być, no właśnie, obrócony, nie złapał przyczepności kierowca Alpiny, chciałem tak prognozować, gdzie on może wyjechać, no to teraz nie ma to kompletnego sensu, powróci za czołową dziesiątkę kierowca Alpiny. No i niestety, stracił całą przewagę, z którą sobie wypracował. Ma jeszcze całkiem niezłą przewagę nad Setim chociażby. Więc kto wie, czy pierwsza dziesiątka nie jest w zasięgu, no ale niestety wielkie szanse zostały pogrzebane w tym momencie. Orbi bez przedniego skrzydła również będzie próbował się dostać do boksu. Miejmy nadzieję, że nie będzie przyblokowany przez Żółwia, a Sebix zjechał nam do boksu i właśnie nawet z niego już wyjeżdża na oponach Intermediate sekundę przed Zintem, więc proszę bardzo, jak tutaj idealnie Sebix wyczuł warunki i mimo tego, że nie zjechał i wykonał dodatkowy pit stop bez samochodu bezpieczeństwa, wyjechał mimo wszystko przed kierowcą McLarena. Naprawdę wielkie brawa dla tego kierowcy. Wyścig możemy powoli zacząć uznawać za rozstrzygnięty, chociaż z drugiej strony poziom zużycia opon deszczowych nie jest tutaj duży.
Ale jednak, Zint jechał od 8 okrążeń i to na dopiero moknącym torze. On zaczyna na praktycznie suchy swój stint na intermediatach. Semix musi to po prostu dowieść bez kary. W tym momencie wydaje się delikatnie szybszy, ale on jeszcze te warunki musi wyczuć. Zint ma trochę łatwiej. I mimo wszystko, że Zint jest nietuzinkową kierowcą, jak na poziom, na jakim się znajdujemy, to jednak mam wrażenie, że zwycięstwo w tym wyścigu bez kary dla Semixa jest poza jego zasięgiem, natomiast na pewno w zasięgu FIPA na torze przynajmniej jest pozycja numer 4. To jest tylko 0,8 straty do Grimuniastego i trzyma się praktycznie cały czas blisko kierowcy Alfa Romeo, który powoli dogania Geralta z Rimi. W ogóle zobacz, jak Geralt z Rimi dużo tylko na tych pit stopach, jest już na pozycji numer 3. Zgadza się. Taka propos FIPA bardzo znaczy, że jest to jeden z 6 kierowców, który podąża w tym wyścigu już z dodatkową karą czasową. Ma on 3 sekundy, tyle samo ile Żółw, Seti, Zupson oraz Jelit. Jedynie więcej ma Maniu, jest to aż 8 sekund, więc najpewniej 3 sekundy, no i 5 za jakieś tam mniej lub bardziej sprawiedliwe wykroczenie. Do kar można się odwołać, jeśli zostanie to dobrze udowodnione, trzeba mieć oczywiście nagranie z swojej perspektywy, no i pokazać, kiedy się faktycznie niesłusznie dostało ostrzeżenie za limity toru, które powinno się dostać za przekroczenie toru 4 kołami. Gra nie zawsze daje coś takiego, mimo tego, że to jest taka zasada, która występuje na właściwie każdym torze. No to mimo tego trzeba się upominać i dodatkowo tutaj sobie pomagać przy tym dosyć męczącym produkcie od Codemasters, który teraz zostaje również wypuszczany przy współpracy z EA, co nie brzmiało dobrze właściwie od samego początku, jednak szczerze mówiąc, Kuba, miałem nadzieję, że właśnie oni będą w stanie choć trochę postawić do pionu brytyjską, zresztą jakże doceniono, jeśli chodzi o poprzednie gry, firmę. Doceniono mi, jakby nie patrzeć, zasłużoną Żółw, niestety z karą. Skreśliłem Zinta, a tymczasem on jest jeszcze w stanie trzymać ten posebiksa. I pytanie, czy to nie będzie tak, że z każdym okrążeniem Zint na tych coraz śmielej pojawiających się interslikach będzie w stanie gonić kierowcę Red Bulla, który na deszczu nie czuje się jak ryba w wodzie, zresztą podobnie jak reszta kierowców. Zinno tutaj myślę ogromną przewagę nad Geraltem Grimuniastym, patrząc na to, że ma dokładnie taki sam wiek opon jak reszta stawki, a Iguana i Seti w zakręcie numer 4. Jeszcze się Seti obroni, ale Iguana jest już tylko o krok, chyba obrócił nam się, nie, to jest Derby Boy, zresztą z okrążeniem straty. No, oby nie sprokurował nam kolejnego safety cara. Ważne, że jeden z administratorów ligi jedzie dalej i to jest coś, co się naprawdę ceni, że kierowca jedzie do końca. Zresztą wydaje mi się, że żaden z kierowców chyba nam się nie poddał. Nie wiem, czy Daniel nam się tutaj nie wycofał i chyba wykrakałem coś w przypadku Orbi Boya i ty również, jeśli chodzi o wywołanie samochodu bezpieczeństwa przez tego kierowcę. No to myślę, że będziemy mieli znowu masowe zjazdy dalej serwisowej. Semix już zaczynał odjeżdżać od Zinta, to wyglądało naprawdę dobrze. Czyli po prostu wystarczyło w jego przypadku poczekać, aż załapie rytm na deszczu. Niestety, jego przewaga w tym momencie wyparuje. To chyba, że kierowca Red Bulla dobrze nam zrestartuje, bo w takim przypadku ponownie może otworzyć dużą przewagę. I pytanie przed kim? Maksymalnie... Znaczy, może to być Zint, Geralt, Grimuniasty, przepraszam, albo FIP, no bo Leo traci już za dużo. Tutaj, jeżeli zjedzie Zint, no to na pewno wyjedzie przed Leo. Ale przed FIPem? W to wątpię. Zobaczymy, co zrobi Zint. Zjeżdża, no te opony bardzo zużyte. Nie zjeżdża. Ale zobacz, rozpadało się bardzo wolno na intermediaty, a ja w tym momencie zaczynam widzieć pogodę pod deszczówki i zjeżdża Geralt z Rivi, zjeżdża również Grimuniasty. Myślę, że oni równie dobrze mogą założyć opony typu Intermediate, ale faktycznie te warunki wyglądają być na coraz bardziej mokre. Wskazuje na to tutaj szerokość na kałuże. Ależ tu było blisko. No o mały włos nie zajeżdżyłby bandy kierowca Ferrari. Niestety byłem już tutaj lekko po fakcie. No a jeśli chodzi o kierowców, którzy zjechali nam do boksu, mamy już
dwie opony, dwa komplety opon typu LED i pojawi nam się również trzeci komplet w przypadku Leo, który tutaj cudem uniknął nam bandy. Fib za to zdecydował się na opony Intermediate, tak samo jak i również Kamysz. Tak samo Seti, co zrobią kolejni kierowcy, Jelit również Intermediaty, no te warunki, ten tor przede wszystkim, to tyle kałuży, tyle stojącej wody się już to nie pojawia, ja nie wiem, może jedno, dwa okrążenia te Intermediaty będą szybsze, chociaż nie, to jest niemożliwe, zobacz jak rozszerzona jest stawka, restart będzie najszybciej na 24 okrążeniu. Nie wyobrażam sobie, aby do tego momentu Intermediaty wciąż były szybsze. Semix i Zin stracili już wolny pit stop. Ja nie wiem, czy oni w ogóle wyjadą w czołowej piątce. Nawet nie ma na to szans. Być może nie uda im się również przed Żupsonem wyjechać. Zobaczymy, co zrobi Semix. No a więc przynajmniej do danego momentu wyścigu Semix ugrywał strategię na swoją korzyść. Zobaczymy, czy teraz również będzie w stanie wykorzystać nadarzające się sytuacje wyścigu, zjeżdża do boksu razem z Zintem. No i tutaj myślę, że bez zastanowienia będą to opony typu LED. Semix nie miałby po co zjechać, tak już miał przewagę, jeśli chodzi o opony. Każdy miał je całkiem świeże i te przypuszczenia się nam potwierdzają. Zakłada tutaj opony z niebieskim paskiem, no i bardzo powszechnym, widocznym bieżnikiem na tych oponach. A Zint zakłada Intermediaty, więc pytanie, czy nie jest to może jakiś błąd w wykonaniu kierowcy McLarena. Pamiętajmy, że on również do boksu przecież niedawno tam się wylądował. Popatrz inaczej na to. Skoro oni zakładają, skoro nie wszyscy założyli łety, to może oznaczać, że zaraz te warunki zaczną się poprawiać. I wtedy Intery znowu zaczną zyskiwać przewagę, ale pytanie, kiedy to się stanie? No, kropę tych kapitalnie stojących na samochodzie, bardzo realistycznie, zresztą Boris tam się niestety wycofuje. I to wycofuje nam się na torze. On był na łetach. Fascynujące. W każdym razie te warunki oczywiście w tym momencie są na opony deszczowe. No, patrząc z onboardu, to kierowcy w zasadzie wjeżdżają w ścianę deszczu. Ale ile takie warunki będą? Skoro niektórzy zostają na intermediatach, to może oznaczać, że te warunki mogą ulec szybkiej zmianie. Zdecydowanie tak, więc zobaczymy. No bo Oryx myślę tutaj na skutek własnego błędu, bo myślę, że głupie byłoby zdecydowanie się za safety carem, chyba że już może nie mógł jakoś kontynuować tego wyścigu. Nie wiemy, co tam się dokładnie stało, lub być może jakieś potencjalne problemy. Może się oczywiście tutaj podzielić doznaniami z tego wyścigu na czacie. Orbi już nawet szybko zameldował. No, wielkie rozczarowanie, jeśli chodzi o ten występ. No, ale pamiętajmy, sezon jest całkiem długi. W każdym razie jest jeszcze dużo momentów do poprawy swoich rezultatów, do zdobycia coraz większej ilości punktów, a Semix zjeżdża nam do boksu po opony Intermediate. Czyli warunki mają się poprawiać. Na tym okrążeniu powinien nastąpić restart. Raczej menu zdąży nam tutaj dogonić peleton, tylko że to jest loteria, taka sama, jaka była na pierwszym restarcie. Czy zjechać po Intery, czy zostać na Snikach? Teraz. Czy zostać na Interach, czy zjechać po Lety? Mamy niemal pół na pół. Powiem, jest 8 do 6, jeśli dobrze patrzę. Tak, dla Intermediatów względem Letów. Kałuże na torze są. Są bardzo duże. Patrząc na niebo, stojąca woda niemal. I to strumieniami spada nam na tor. Tylko pytanie, jak długo się utrzyma. Być może Geralt i Grimuniasty ugrają naprawdę dużo, ale inna odpowiedź. Czy to będzie wystarczające, aby po ponownym zjeździe na Intermediaty, jeżeli tak będzie trzeba, wyjadą przed FIP-em. Samochód bezpieczeństwa zjedzie nam na tym okrążeniu, a może Iguana nam niespodziewanie wróci do walki o zwycięstwo. Może Leo tymi łetami ugra, również Żółw, Menu, no wiele mamy możliwości. Jedno co wiemy, to, że Jelit nam się już nie liczy w wyścigu, ponieważ ma okrążenie straty. Robi sobie już dystans Geralt. Pytanie, kiedy kierowca Hasa ruszy, jest też bardzo ważne, bo może zaskoczyć Grimuniastego, ale jeszcze nie. Jeszcze rozżyła nam te opony, jeszcze próbuje falować zawodnik Hasa. Jeszcze nie rozżył, chociaż wydawało mi się, że zrobił ten ruch, ale czeka Geralt. Nie dał się nabrać Grimuniasty. Jeszcze nie ruszył jednak. To może po ostatnim nakręcie bezpośrednio.
Troszkę szybciej ruszył Geralt i to nie jest bardzo dobry restart. To jest pół sekundy, no nie, ależ tutaj to jest dobry. Mówię, 60, olbrzymie. Tak. Leo tutaj stracił przyczepność na wyjściu z ostatniego zakrętu, stracił jedną pozycję z Dekanesa, przestrzeliwuje teraz hamowanie w pierwszym zakręcie na skutek zblokowania opon, które oczywiście tutaj jest wynikiem późnego hamowania. Zint tutaj walczy z Setin i mają właśnie przed sobą kierowcę Ferrari, który po małych przygodach chce nawrócić do rywalizacji, ale pamiętajmy, on stracił już całkiem sporo do Aston Martina. Wciska się teraz Zint! Zarzuca tutaj tym swojego samochodu, jednak panuje tutaj nad swoim McLarenem. Nie udaje mu się wyprzedzić Leo, no i nie udaje mu się wyprzedzić Setiego. Stracił na tyle dużo przyczepności, że nie był w stanie sobie poradzić z nawet kierowcą, z którym przed chwilą był choćby zrównany. Leo znowu przestrzeliwuje nam zakręt, a kierowcy na intermediatach świetnie wykorzystują tą sytuację, no i przebijają się przed Leo, a więc Zid ostatecznie zyskuje te dwie pozycje. Leo nawet wyszedł z niego skrzydła! Więc... O, to ciekawe. No... Mówiłeś, że tam się nic nie stało na prostej startowej. Najwyraźniej pominąłem. Chyba, że on musiał uderzyć w 10 zakręcie w bandę. To jest całkiem możliwe po tym, jaką miał stratę. Jednak chyba niestety musiałem się nieco spóźnić z ujęciem tego. No ale cóż, nie można wszystkiego przewidzieć. Iguana tutaj wyprzedza Fipa. Oj, Fip lekko nam się przeteleportował za Iguanę, ale... Znaczy, że nie było to aż takie duże przeteleportowanie, żeby tutaj... nieco rzucić z równowagi Iguanę, wyprowadzić właściwie. Zupson ma bardzo podobną stratę do Fipa, jak i Fip ma stratę do Iguany, więc zobaczymy, że tutaj w okolicach tych trzech pozycji nam się coś więcej wydarzy, bo póki co te straty są całkiem spore, ale z tyłu stawki dzieje nam się sporo roszad. Tak się dzieje. Menu i Żółw powinni wykorzystać te mety. No patrząc na Geralt z Rivi i Grimoniasty zyskują względem resztą stawki, to Żółwia powinniśmy widzieć w okolicach 5 miejsca w tym momencie, a kierowca Alpine ma olbrzymie problemy w ogóle utrzymać się na torze. Chociaż Iguana w wolnej trójce on stracił 40, ale w szybkich zakrętach on wcale nie traci do reszty stawki. On jest stanie, przepraszam, do reszty, on stanie traci do kierowców z przodu. Fip nie ma już takiego tempa, no ale gdzie Fip, gdzie Iguana? No nie oszukujmy się, z całym szacunkiem dla Fipa, chociaż jak tak się mówi, to oczywiście wskazuje na to, że raczej szacunku nie ma, ale oczywiście dużym szacunkiem dla Fipa no nie ta półka co Iguana, no to potwierdza kierowca Ferrari i w wolnych zakrętach znowu stracił, ale w drugim sektorze, gdzie jednak bardziej liczy się zwrotność niż przyczepność, on odrobił co najmniej 0,2, także ja bym jeszcze Iguany nie skreślał, a Geralt z Rivi i Grimuniasty niewykluczone, że teraz tracą swoją przewagę. Ja mam wrażenie, że zaczęło mniej padać. Jest to bardzo prawdopodobne, w międzyczasie Maniu wyprzedził nam Żółwia i obaj kierowcy mają problemy z utrzymaniem swoich samochodów w ryzach. Sebix podąża tuż za Żółwiem, ba! Obraca nam się niestety... No właściwie w tym momencie, kiedy zacząłem o nim opowiadać i stracił właśnie cały dystans do Żółwia, który był naprawdę bardzo, bardzo niewielki. No a Zint tutaj typowany przez ciebie na potencjalnego zwycięzcę, czy chociażby wymieniany jako kierowca, który może nam tutaj coś pokazać, jest obecnie na 7 miejscu, zbliża się do Dormati Coxa, który pamiętajmy był przecież zdobywcą pole position, czy właściwie cały czas to miano ma. Nie tracił go oczywiście w żaden sposób. Obaj kierowcy jadą obecnie po 8 oraz 6 punktów. Pytanie, czy Dormati Cox... on ma 3 sekundówkę. On w tym momencie nawet spada nam za Setiego, który jest całkiem niedaleko. No i całkiem niedaleko Kamysa, który podąża również do takiej odległości od Zinta oraz Dormati Coxa. Pewnie spada za Kamysa, bo Seti też ma karę. A, to przepraszam bardzo, faktycznie. No ale taki mały błąd może również wystąpić. Sebix zjeżdża nam do boksu i zakłada, co ciekawe, opony typu WET. Wymienia przednie skrzydło, więc te warunki cały czas są niepewne, ale taką sytuację myślę lubimy obserwować w wyścigach samochodowych, kiedy właśnie kierowcy sami nie wiedzą na jakich oponach dokładnie powinni jechać. To jest właśnie ten element strategiczny, który właśnie dodanie tych przejściowych opon
nam dało. I jest to właśnie bardzo miła zmiana, która przecież od wielu lat funkcjonuje w Formule 1. I już nie mamy takiej sytuacji, że mamy do wyboru tylko opony na warunki suche, no i właściwie jedne opony na warunki deszczowe. No i taka sytuacja oczywiście daje nam takie możliwe scenariusze, jak choćby ten dzisiaj. No i właściwie cały czas ciężko powiedzieć, czy Wety są szybsze, tym bardziej, że Iguana wydaje mi się chyba nadrobił do Grimonia z tego. Może nie nadrobił, ale nie traci tak dużo. No, względem rywali to po prostu frunie po to, że Iguana. A jeżeli ten deszcz dalej będzie padał, no dość słabo, nie oszukujmy się, tak to trzeba nazwać, bo te krople już pojawiają się, powiedziałbym, może nie sporadycznie, ale to nie jest na pewno taka nawałnica, jaka była jeszcze 5 minut temu. Odrobił teraz 60, ale Geralt chyba ma jakieś problemy, bo nie wiem, że zaczyna się zbliżać Iguana, to Grimuniasty też trochę odrobił. Także tutaj Geralt i Grimuniasty są w potrzasku. Oni nie mogą nam zjechać do Alejstry i sobie po Intery. W międzyczasie Seti pozostaje przed Kamysem. Nie, wyprzedza Kamysa, a Kamys z Karą. Także Dormaticox w tym momencie spada tylko jedną pozycję. Wracając natomiast na czoło stawki, Geralt z Rivi, oj, problemy na tych łatach. Ja mam wrażenie, że to już wchodzi przegrzanie w grę. Kolejna kara dla Dormaticoxa. Iguana, Grimuniasty i Geralt z Rivi. Ja myślę, że taka będzie czołowa trójka na mecie, ale niekoniecznie w tej kolejności. Ja się nie zdziwię, jak kierowca Ferrari ogra nam pozostałych zawodników z pozostałych zespołów, które korzystają z silników włoskiej marki. 4,5 sekundy, prawie sekunda odrobiona na poprzednim okrążeniu. Iguana leci po to zwycięstwo w tym momencie. W tym momencie Zint leci po pozycję numer 6, wyprzedzając Dormaticoxa na torze i to jest, myślę, ważna dla niego informacja. Jest on w odległości 1,5 sekundy za Zupsonem, który ma 6 sekund kary, więc te wyniki, które teraz widzimy, na pewno nie są tymi ostatecznymi i sporo nam tutaj jeszcze powywracają, jeśli kierowcy się od nich oczywiście nie odwołają już po samym wyścigu i po samej transmisji, zlecając je gdzieś na jednym z kanałów na Discordzie do tego przeznaczonych. Zint już nadrobił 0,5 sekundy do Zupsona, więc nabiera tego tempa, tak samo jak i tempa nabiera Iguana, który dogania w bardzo szybkim tempie Grimuniastego. Już jest tylko sekunda i 0,4. Geralta nawet nie widzimy na torze, dlatego, bo zjechał do boksu najpewniej właśnie po opony przejściowe. Zobaczymy, w jakim momencie toru on wyjedzie i miejmy nadzieję, że zaraz będziemy mogli się przyłączyć na Iguanę, który dostarczy nam emocji na torze. Dziękuję, Geralt. No, z jednej strony mam wrażenie, że on jest to nieodrobiszny pit stop na przesychającym już powoli torze względem Grimuniastego. Ale z drugiej strony to jest tylko 6 okrążeń. Ja mam wrażenie, że on byłby w stanie się wybronić przed resztą stawki. Może nie przed Zintem, bo tempo Zinta jest obecnie zastraszające i no teraz już na pewno się pospieszyłem z tym podium po pitstopie Geralta. Ale Zint jedzie naprawdę fenomenalnie. Zaczął łapać rytmy, ma jedne z najświeższych pośrednich, nawet najświeższe ma przejściowe opony. No nie licząc oczywiście Leo i Geralta z nimi. No to Zint jako ostatni zjeżdżał po komplet opon z zielonym paseczkiem, a Iguana już ewidentnie tutaj blokowany przez Grimuniastego. Nie ma szans, myślę, kierowca Alfy Romeo i chyba teraz nie, jeszcze się wstrzyma, zamknie teraz wewnętrzną Grimuniastę, obroni się przed Iguaną, ale do zakrętu numer 1 to będzie formalność olbrzymia. Oj, spyta! Oj, dościągnie tutaj, no, powoli Grimuniasty. Chciał nam chyba Michaela Schumachera z Grand Prix Węgier zaprezentować, czy Iguana się zmieści się spokojnie, Grimuniasty być może będzie miał teraz lepszą przyczepność, nie, a więc pozostaje na pozycji numer 2 za kierowcą Ferrari. A obok Iguany wyjechał jeden ze wcześniejszych bohaterów wyścigu, czyli Sebis, który niestety nie przewidział dobrze warunków tym razem i znalazł się obok lidera wyścigu, ale niestety będąc już jedno okrążenie zdublowanym, z tyłu za to, właściwie za tymi kierowcami, ale z przodu stawki Zint wyprzedza nam Zupsona. Czyżby na długo? Chyba nie, bo Zupson już jest na czwartym miejscu. Ponownie Zint atakował od wewnętrznej i nie mógł tutaj uzyskać wystarczające przyczepności, żeby znaleźć się przed kierowcą Mercedesa tym razem. Jest teraz po wewnętrznej, tutaj już było nieco łatwiej złapać przyczepność przy większej prędkości. Tutaj pomogła wystarczająco dobrze siła docisku w samochodzie McLarena, no i
tym razem już na pewno znalazł się na pozycji numer 4. Znajduje się on już 3 sekundy za Fipem i to jest ledwie 3 setne za tym, żeby znaleźć się na podium. W tym momencie to już nawet Zint jest na podium, Grimoniasty pozostaje na łetach i to jest już w tym momencie, bo bowiem Geralt z Rivii odrobił niemal 10 sekund, a w zasadzie odrobił 10 sekund do kierowcy, z którym przed chwilą jeszcze walczył. Odezwała się słynna górzysta pogoda, aż niesamowite, że Codemasters udało się zaimplementować to w grze, że tutaj pogoda faktycznie jest takie niesamowicie nieprzewidywalna. Grimoniasty jeszcze próbuje się... Oj! Obronić przed VIP-em, ale... Obraca nam się Grimoniasty! Kończy się to obrotem i niestety zawodnik Alfa Romeo wypada nam z walki o podium, w tym momencie wyprzedzony jeszcze przez Geralta z Rivii. A więc niestety, myślałem, że to podjął lepsze decyzje Grimoniasty, że nie zjechał do boksu, no ale... I myślę, że faktycznie była lepsza decyzja niż w przypadku Geralta z Rivii, bo on teraz musi nadrabiać i ciężko powiedzieć, czy on... Znaczy tych ledwie trzech okrążeń, czy właściwie trzech okrążeń i połowy, która jest przed nim, będzie w stanie tutaj powyprzedzać tych kierowców, którzy są przed nim w naprawdę małych odstępach do właściwie miejsca numer 2, od którego bardzo szybko już oddalił się Iguana na odległość 6 sekund przed Fipem, który na tym miejscu dającym 18 punktów nam się znajduje. W każdym razie Geralt jest już na miejscu 8, znalazł się właściwie przed Grimoniastym, który jeszcze tutaj na skutek własnego błędu musiał skontrować, wpadł nawet tutaj na kierowcę, z którym walczył i właśnie myślę, że przez to odbicie tutaj głównie nam się obrócił. Na pewno tempo Geralt ma, chociaż ledwie trzymanie rytmu Iguany to nie jest na aż 15 okrążeń świeższych oponach w wyczyn, jeżeli chodzi o kierowcę Haasa. Ten deszcz jest już marginalny w tym momencie. Na sneaky nie przejdziemy, bo zostały 3 okrążenia, ale myślę, że jakby był to wyścig 100%, no to mielibyśmy cały przekrój, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, a kierowcy może nie 5, ale myślę 4 mieszanki różnych opon byliby zmuszeni założyć. A Geralt zbliża się. Myślę, że jeżeli nie załapie kary, miejsce numer 4 jest w jego zasięgu. No chyba, że Fip ma 6 sekund kary, no to w takim przypadku jeszcze podium jest w stanie urwać. Ale musi zabrać się do roboty. On na tej pozycji numer 8 dojechać nie może. Jeśli chce być na podium oczywiście. No i Seti jest całkiem blisko Zupsona. Proszę cię tutaj nie wprowadzać w błoto z tą lampką u Zupsona, która może motywować do tego, że kierowca przed wami oszczędza baterię. Jednak w warunkach deszczowych chodzi o zwykłe oznakowanie samochodu w przypadku gorszej widoczności. Wciska się od wewnętrzne w trzecim zakręcie kierowca Alfa Tauri. Zupson za mocno ścina zakręt, który w swoim drogą chyba podąża na klawiaturze. Chociaż teraz chyba pokazuje dowód na to, że jedzie na padzie ze względu na tę mniejszą kierownicą już na samej prostej. Jeszcze nieco pośpieszyłem z tą opinią, no ale w każdym razie tutaj pokazuje, że nie na kierownicy trzeba jeździć, żeby osiągać dobre wyniki. I w sumie właśnie to nie, ja powinienem powiedzieć, bo jeśli jeszcze nie wiecie, to mój współkomentator jeździł na padzie bardzo długo i potrafił osiągnąć nawet bardzo dobry poziom na tym urządzeniu. Wystarczy patrzeć na Sowerena Rubciaka czy Mateusza, Maćka Szczęstarczyka, przepraszam. Czy Mateusza, mniejsza z tym. W każdym razie na TNS-a i ziemię, a Geralt... No wydaje oj, się, zobacz, momencie... lepiej co się dzieje w walce o punkty, właściwie o jeden punkt. Żółw przestrzelił hamowanie, tylko że to Leo. Był nawet kontakt z Grimoniastym i chyba jednak już nic więcej nam się to nie wydarzy. Przepraszam, że ci się wciąłem. Pomika z nich na pewno zdobędzie punkty. Mówię menu raz, że ma karę, a dwa... No te łety już wołają o odpoczynek, to nie jest Monaco, że tutaj na łetach da się obronić, co udowodnił zresztą Lewis Hamilton w 2016 roku. To jest Austria, a więc tor, na którym jest bajecznie łatwo wyprzedzać. Może nie w rzeczywistości, chociaż myślę, że teraz, kiedy te samochody są zupełnie inne, będzie to łatwiejsze, ale w grze, nawet na deszczu, wystarczy użyć ELS i wyprzedanie jest bardzo proste. Tymczasem Iguana, który
którego wyrzuciło z sesji, którego bot wykonał koszmarną decyzję strategiczną, zjechał po mety po samochodzie. Co się tutaj dzieje na wyjeździe z trzeciego zakrętu? Obrócony Maniu, wracamy na czoło stawki. Grymu, jasny, stresie 9, żółw, mamy stresie 10, Leo również obrócony, a kolega Leo zespołu, czyli Guana, wygrywa nam w fenomenalny sposób Grand Prix Austrii. Właściwie niespodziewanie i zdobywa 25 punktów za pierwszą rundę. Zupsu nam się wycofuje na ostatnim zakręcie, rozbijając swój samochód. Na drugim miejscu kończy Zint, trzeci jest FIP, czwarty kończy ostatecznie Geralt z Rivi po odliczeniu kar, tak samo jak i Seti, Kamysz, Dormati, Cox na pozycji siódmej, idąc w tej kolejności. Dormatyk jak 7, 9, Grimuniasty, 10, Żółw, 11, Leo, 12, Maniu, 13, Semix i stawkę już tam zamknął Jelic z dwoma okrążeniami straty. Totalnie szalony wyścig. Szalona też pogoda i przede wszystkim niepewna. Myślę, że te dwa safety cary mocno ustawiły wyścig pod takim względem. Chociaż mocno ustawiły, wprowadziły ten promil szaleństwa, ten promil niepewności. Zyskali ci, którzy wiedzieli, jak się zachować, a jak się trzeba było zachować, no tutaj myślę, naprawdę duża wiedza była do tego potrzebna. Czekamy jeszcze na finisz Stebixa. Kończymy wyścig o Grand Prix Austrii zwycięzcą pierwszego wyścigu w lidze u Żółwia, czyli Grand Prix Austrii zostaje Iguana po wielu perypetiach. Zgadza się, ale właśnie te warunki pogodowe to jest to, co już zresztą tutaj wspominałem, co właśnie lubimy oglądać. Często mamy okazję to obserwować, ale właśnie ta różnorodność tych mieszanek pozwala nam właśnie na takie bardzo ciekawe rozstrzygnięcia, które wydają się być niepewne do końca, bo warto również odnotować, że Żółw ostatecznie zapunktował, mimo tego, że wypadł nam na przedostatnim okrążeniu z punktów, co zwykle oznacza nam to, że tych punktów po prostu nie zdobędziemy. Tutaj się okazało być inaczej. A więc, czytając jeszcze raz wyniki, tym razem już z całkiem jasnym niebem, które nam obfituje w pojedyncze kumulusy tym razem. Iguana wygrywa, będąc przed Zintem o ponad 3 sekundy. Na trzecim miejscu uzupełnia nam podium FIP. Czwarte miejsce zajmuje Geralt z Rivi oraz piąty jest Seti z 6 sekundami kary. Szósty Kamys, siódmy Dormati Cox, duża strata tego kierowcy, bowiem startował z pole position, na pewno liczył na więcej, ale myślę, że te 7 punktów to i tak dużo, patrząc na taką, jakie błędy strategiczne wykonał ten kierowca, chociaż tylko 2 pit stopy, ale w momentach takich, że okazały się one stratne. Ósmy Grimuniasty, dziewiąty Leo i dziesiąty Żółw rzutem na taśmę, no może za dużo powiedziane, ale też nie, rzutem na taśmę, przecież że gdyby nie wypadek Żubsona, to Żółwia w punktach byśmy nie mieli. 11 Maniu, 12 Semix i 14 Jelit to są ostatni kierowcy, którzy wyścig nam ukończyli. Zgadza się, a my zapraszamy Was na konferencję powyścigową z czołową trójką. Więc jeszcze, jeśli macie choćby jakieś pytania do kierowców, możecie je zadać i tutaj miejmy nadzieję, że kierowcy nam śmiało odpowiedzą. Jeszcze tutaj pojawią się chyba małe problemy, jeśli chodzi o zapraszanie tutaj na kanał kierowców. Miło by było, jakby udało się ich ściągnąć mimo wszystko, bo myślę, że Iguana to miałby sporo nam do powiedzenia. Nie, naprawdę, dla mnie kosmos, że on miał jeszcze ochotę wrócić i walczyć do końca. Mamy Iguanę, mamy Ormiboya, aczkolwiek Ormiboya, którego... Mamy tutaj nam się pojawi w roli gościa. Czy nie mamy wszystkich? Tak. Nie, chyba nie mamy jednej osoby. Mamy Iguanę, mamy Zinta, brakuje nam... Kto był na trzecim miejscu? FIPA. Na drugim był FIP. Na trzecim miejscu był Zint. Karę miał Zint, tak jest, dobra. Więc czekamy na FIPA, jeszcze tutaj... Jest już FIP, także myślę, że możemy zaczynać. Od tego trzeciego miejsca zaczniemy. Po kwalifikacjach myślę, że nadzieje na podium były małe, ale to jak ułożył się wyścig, no, możesz tylko chyba podziękować pani Jaurze. FIP, trzecie miejsce, dużo się działo, oddajemy tobie głos. Powiem tak, w kwalifikacjach trochę pecha miałem, bo lap był dobry, takie na jakieś czwarte, piąte miejsce, ale się niestety na ostatnim zakręcie go unieważniłem.
A co do wyścigu, no to bardzo szczęśliwie się potoczył. Ta taktyka z Interami to tak trochę ryzykowna była, bo jeszcze sucho było bardzo długo, więc nie wiem, co było w sumie szybsze. Ale no opłaciło się, później zostanie na tych Interach to też takie ryzykowne, bo było bardzo mokro i bardzo ślisko. Ale no jakoś tak potoczyło się i się udało zająć to trzecie miejsce. Udało się, według siebie udało. Jak myślisz, gdyby nie te safety cary, gdzie mógłbyś skończyć? Czy nie chcesz o tym myśleć? Gdyby nie te safety cary, nie wiem. Szczególnie nie wiem, co bym na tym drugim zrobił, bo no te intery były jednak mocno zużyte. Na pewno by na nich do końca nie dojechał i mogłoby się to różnie jednak potoczyć, bo część by została na interach, część by zjechała po łety, część by wyjechała na świeżych interach. Różnie to mogło być, nie? A tak zapytam, gdyby nie drugi samochód bezpieczeństwa, łety byłyby założone w twoim przypadku? Nie. Od samego początku wiedziałem, że nie będę zakładał tych łetów, bo widziałem, że na koniec ma znowu przesychać tor. I co prawda mokro by było, no przez jakiś czas, ale jednak łety na takim przesychającym torze to już bardzo, bardzo przyczepność tracą, nie? Zresztą widzieliśmy to w przypadku jednego z kierowców Alfa Romeo, konkretnie Grimuniastego. Za tydzień, jeśli się nie mylę, że za tydzień, ale tak na pewno się tak jest. Wyścig w Soczi, jak się czujesz na powiedzmy ulicznym torze wokół Parku Olimpijskiego? Myślę, że powinno być całkiem dobrze. Liczę, że nie będzie deszczu, bo tam jeszcze gorzej z deszczem bym się czuł, ale no zobaczymy, jak to będzie. Okej, wielkie dzięki za dzisiaj i życzymy udanego wieczoru. Na Dzięki, pewno, dzięki. na pewno. A przynajmniej mam taką nadzieję, że nie by, że za taki dzisiejszego nie uzna Zint. Daleko w kwalifikacjach. Wyścig też nie ułożył się po twojej myśli. No, to chyba nie był weekend, który zaliczysz do udanych, takich w pełni udanych. Siema, witam. No generalnie powiem tak, troszkę nie sprzyjało mi dzisiaj szczęście, bo w kwalifikacjach zrobiłem tak naprawdę tylko jedno kółko wali, tak zwane, bo drugi wyjazd na softach oba okrążenia Drugi. zepsułem na T1 niestety. Minimalnie po zewnętrznej wyjechałem, no i już całe kółko poszło do śmietnika. Troszkę tak z tego czwartego miejsca byłem troszkę tak, no bym powiedział, zaskoczony, że tak wysoko nawet byłem z tak słabym kółkiem. Ale no od początku był ten plan, żeby się przebijać i po prostu skoczyć na to pierwsze miejsce. Co się ostatecznie tam udało, z Dormatim była lekki kontakt, ale on chyba sam wyspinował na te trzy, bo lekko go tapnąłem w hamowaniu, ale no to potem chyba za dużo gazu dodał. No i potem no były tak naprawdę bardzo wiele strategii. Sebiks na początku wziął tą lepszą, bo powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak długo sliki będą utrzymywać się na tym torze tak dobrze i z tak dobrym tempem, bo odjechał mi na chyba prawie 23 sekundy, coś w tym stylu. On pisał w każdym razie. No więc dosłownie zanim wyjechałem, próbowałem coś go doganiać, może jakoś go wyprzedzić, ale mieliśmy zbyt równe tempa na deszczu. No prawie nie da się wyprzedzać, więc no tu nie było szans tak naprawdę, żeby wyprzedzić Sebiksa. Potem wyjechał SC i nawet na łety ludzie zjeżdżali. Ja postanowiłem, że zjadę na kolejne intery, bo moje intery właśnie już były mocno zużyte. Miałem 40-50% na nich, więc raczej bym nie dojechał do końca na nich. I wolałem sobie zjechać na intery, co potem powtórzył chyba Sebiks, no i on potem tam zaginął. Ale potem no było przebijanie najzwyklejsze w świecie. No i Iguana tutaj ugrał tym, że no miał o wiele większą pozycję na tym restarcie, więc nie musiał się aż tak przebijać. No i bardzo dobry wyścig pojechał. No i mam nadzieję, że na Rosji będzie troszkę lepiej. I bardziej bym powiedział, nie wiem jak to określić, bardziej, żeby było bardziej stabilnie, żeby nie było takich przygód z deszczem. Przewidywalnie może. O, no, dobre określenie tutaj. Zaskoczyła was na pewno ta słynna górska pogoda zaimplementowana w grze. Kim, jeszcze zadam jedno pytanie odnośnie tego wyścigu, dokładnie to samo, które zadałem Fipowi. Jak ty się czujesz w Soczi? No powiem szczerze, że chyba będzie okej, bo jedyny wyścig, jaki jechałem w Soczi w tej grze cały rok prawie, to było prawie deszczowy na interach, prawie cały wyścig.
No i dojechałem tam P4, więc w dosyć mocnej lidze, więc no nastawiam się dosyć pozytywnie, dosyć przynajmniej ten tor, ale no będzie trzeba uważać na limity toru i żeby nie łapać głupika po prostu. Okej, i jak już mówiłem, to samo pytanie, co zadałem Fipowi. Czy gdyby nie było drugiego safety cara, planowałeś zjazd do alei serwisowej Poety? Szczerze nie jestem pewien, ale chyba bym został, tak mi się wydaje. Nie, po prostu obserwowałbym, tak mi się wydaje, zużycie i bym możliwe, że albo zjechał na sliki, co by w takim razie wypaliło z taką dalszą pogodą, albo po prostu na nowej interce i tak zrobiłem podczas samochodu bezpieczeństwa, więc raczej bym założył po prostu po paru okrążeniach kolejnej intery. Okej, to tutaj sprawa wyjaśniona. Wielkie dzięki Zinty, gratulacje drugiego miejsca i mam nadzieję, że będziemy mogli częściej porozmawiać, bo twoje tempo na pewno na to pozwala. A my przechodzimy i do Iguany i właśnie oddaję Bartku tobie głos już. Dziękuję bardzo, przepraszamy za małą desynchronizację tym razem w budce komentatorskiej. A więc witaj Iguana, zresztą już po raz kolejny się słyszymy. Witam, witam. No i opowiedz najpierw może o samych kwalifikacjach, bo tutaj rozmawialiśmy z Kubą w budce, że no spodziewaliśmy się po tobie więcej. Co tam się dokładnie wydarzyło? No, w kwalifikacjach zrobiłem tylko bunker lapa. Wszystkie kolejne w kwalifikacjach albo były unieważnione, albo gdzieś tam latałem poza torem. Więc no i tak się zdziwiłem, że P7 chyba było, jak pamiętam dobrze. Mhm. No ale no, kwalifikacje no, w tej grze nie są moją mocną stroną, więc wiedziałem, że w wyścigu na pewno będzie trochę lepiej. Okej, okay, a no, na samym starcie? Na starcie przyjechałem tylko, żeby nie zabić się w sumie bezpiecznie, bo no, na pewno tam odpuszczałem, chyba mnie dwa razy zaatakowali, żeby na pewno do niczego nie doszło, bo wiedziałem, że no, deszcz będzie w wyścigu, więc to się wszystko powyrównuje i nie ma co się śpieszyć. Okej. Okay. Wydaje mi się, że przynajmniej ja się nigdy z taką sytuacją nie spotkałem, że zobaczyłem zwycięzcę wyścigu, który w jego trakcie stracił połączenie z sesją. Co tam się dokładnie wydarzyło? No, śmierć mojego komputera, samobójstwo mnie uratowało mi wyścig tak naprawdę. Bo bot nie zjechał na intery, na safety carze, tylko na medy, naprawił winga, bo miałem przez jakieś 3 lapy uszkodzone, zanim mnie wywaliło. No i jak się okazało, miałem zjeżdżać, już tam myślałem, że no już stracone wszystko. Ale nagle Wojtek mówi, że no ja do niego odrabiam 7 sekund na okrążenie. No ja mówię, dobra, no to jadę. No i dopiero jak Jeff powiedział, że nie wie, które opony są lepsze, czy sliki, czy intery, to wtedy zjechałem. Zdążyłem już podoganiać większość stawki i wyjechać na całkiem niezłym miejscu. Jak wyglądało to w przypadku, tam mam na myśli drugą część wyścigu, właśnie jeśli chodzi o to opony, czy wybrać wety, czy intermediaty i co ciebie kierowało, żeby wybrać tą ostateczną decyzję? W ogóle nie myślałem o wetach nawet, bo dlaczego? Przed wyścigiem prognoza sugerowała, że będzie tam jedna kafelka, czy tam 5 minut, czy ile tam, 5 minut chyba heavy rainu. Potem ma znowu być łagodny deszcz i na samym końcu się pokazywało, że będzie już tylko zachmurzone bez deszczu, ale do tego nie doszło. No więc stwierdziłem, że to będą maksymalnie 2-3 okrążenia, które będą wolniejsze od wetów. Chyba strasznie było trochę więcej, 3 albo 4. No ale wiedziałem, że te wety odpadną szybko, jak deszcz zmaleje. No i tak się stało. Okej, okay, a więc pierwsza runda za tobą. Jak się czujesz jako lider? Zresztą pierwsze w historii Ligi Żółwia. Jak podchodzisz do ewentualnego tytułu? Strasznie nieswojo. Chyba pierwszy raz jestem. Od kiedy jeżdżę od 18 w ligach, to tak, no to pierwszy raz chyba jest, że jestem liderem. Mhm. Chyba tak, no. No tak, nie wiem, w sumie. Dziwnie. Czyli no, ale generalnie no, ale nie celujesz w pozycję. Wątpię, żeby to się utrzymało, ale no będę sobie jeździł, no. Co się stanie. Na razie nie ma co przewidywać, czy będę mistrzem, czy nie, no bo to pierwszy wyścig dopiero. Wszystko się może wydarzyć. Dokładnie tak, a więc tutaj z zimną głową tego podchodzi się też, to jest bardzo dobre. No i co, właściwie pozostaje mi pytanie o samo
przygotowanie, bądź właściwie może samą opinię co do torów w Rosji i o twoje samopoczucie w tych, że w sumie dzisiaj może nieprzyjaznych rejonach. No, historycznie jest to tragiczny tor dla mnie, ale jakoś w tej odsłonie... Ale jakoś w tej odsłonie coś się stało na tej Rosji i nawet przyjemniej się ją jeździ. A co do przygotowania, no to wiadomo, tam 2 godzinki Forza Horizon, jakiś CS-ik przed wyścigiem i jak najbardziej można jechać. Też podzielam zdanie Ikwany w tym temacie. A więc, jeśli ktoś tutaj szuka jakiejś odpowiedzi, jak być szybkim, Iguana czy Zin mówią Forza Horizon, którą również tutaj lubi grać Orbi, chociaż żółw na Twitchu czasami. Może być pewnym rodzajem treningu, może nie czymś takim, co poznałem punkty hamowania na danym torze czy samą linię, ale jednak może dać nam się wyluzować. Forza Horizon bardziej jest simowa niż F1, więc jak najbardziej może trenować. No, może tak powiedzieć w sporym uproszczeniu. A więc dziękuję tobie za wypowiedź, gratuluję pierwszego miejsca oraz tutaj bycia liderem klasyfikacji generalnej. No a my myślę będziemy kończyć naszą konferencję powyścigową, chyba że administrator żółw albo administrator Orbi mają coś do powiedzenia. Jeśli ta nie... cisza jest, ta cisza myślę, że jest wymowna, bądź co bądź. Nie, kurwa! Sorry. Nie wyciszyłem mikrofonu, znaczy nie odciszyłem, przepraszam. Właśnie mówiłem, że jest koniec profesjonalizmu w wódce, przychodzi wieś. Dziękuję kierowcom, bo się nie spodziewałem, że będzie aż tak dobrze, że uda się tak czy siak pojechać te full lobby. A ty głośny jesteś. Wiem, bo mam gówniany mikrofon teraz, ale o to chodzi, musi być przester. Było fajnie. I co? Widzimy się na Rosji. Iguana jeszcze tego nie wie, ale wygrał nagrodę, która się równa... Ban? Dyskwalifikacja z wyścigu? Ustawienie... Dodanie jakiejś emotki na serwer. Nie wiem, wymyśliłem to na szybko. Żeby nie było, że nie ma nagród. Możesz dodać własną emotkę na serwer. Coś jeszcze wymyślę do nagrody. Coś wymyślę. Więc jeśli to będzie chciał, żebyśmy kurwa wysyłali kutasa pod twoim imieniem, może być. Jeśli cokolwiek, ja to wstawię. Może być jakiś gif. Cenzura. Nie zadziałała, cenzura nasza. Coś znajdę na pewno. Tak. I będzie to na serwerze, dopóki się nie zapełnią wszystkie sloty. Albo dopóki nie uznam, że przesadziłeś. Ale nie, ja tak nie uznam raczej. No, także zostajesz poinformowany, że to wygrałeś i w sumie każdy będzie mógł dawać własne emotki na serwer, jeśli wygra. To większy stres na wyścigu, wybranie emotki. Tak, zostanie tutaj. Wiesz, slotów jest chyba, nie wiem, z 50? Nie wiem ile. To, a mamy dopiero tak naprawdę jedną poważną emotkę. Więc, to z 4 sezony wygrywania muszę robić, żeby zapełnić wszystkie. No, inni też mogą wygrywać, ale to nic. Ale chciałbym pochwalić wszystkich kierowców za to, że byli, bo 18 kierowców z głównego składu, to ja chyba nigdy tego nie widziałem, żeby prawie pełen speed pojechał, bo tam to we 20 pojedzie mogą się spodziewać, bo rezerwa jest szeroka, ale że prawie wszyscy główni kierowcy i że każdy zgłosił nieobecność, kto nie pojechał, z tego to jeszcze nie spotkałem. Więc szacun dla wszystkich i nie wiem, nie ma chyba co przedłużać. Spokojnie, jeszcze nie wiedzą, na co mogą sobie pozwolić w sezonie. Chociaż 5 minutek byłoby idealnie. No właśnie, oni jeszcze nie wiedzą, jakie są nagrody. Oni jeszcze nie wiedzą, że są nagrody. A nie więc... wiedzą, że tu otrzymałem. Dzisiaj mamy oficjalną informację, że jednak Liga Żółwia czy Żółwia Liga ma jakieś nagrody. I dziękujemy za tą informację. No i co tutaj dużo mówić po tym daniu... Myślę, nieco przyjemniejszej, luźnej atmosfery naszej budce, przez naszego administratora. Myślę, możemy zakończyć jakże tą piękną sobie transmisję. Dlatego, że może z nieco zaspanym naszym komentarzem. Dziękujemy wam za to, że byliście, oglądaliście, udzielaliście się na czacie. Przede wszystkim kierowcom, że wzięli udział w tym wyścigu. To, co zresztą Żółw mówił. Dojechali do końca, bądź chociażby w nim uczestniczyli, tylko że w pewnym momencie się rozbili, ale przede wszystkim będą chcieli dalej się ścigać i szerzyć tą pasję do wyścigów.
choćby wirtualnych. A więc dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. No i do usłyszenia na przyszłych transmisjach. Czekaj, jeszcze przepraszamy Ligę ERS za nieprawidłowości. Coś stało z ERS-em. Upadł. To kamaczo, wszystko na lepsze. Przepraszam oczywiście z mojej strony za nie zmienienie tutaj kodu streamowania, no ale to już może zostawmy na kulisowe tej pogawędki. Nie wiedziałem, że dzisiaj ERS jechał. A więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, no i do usłyszenia. Dobranoc. Pa, pa. Hello.